7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest ksiądz Paweł Antosiak z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Porozmawiamy o raporcie Prześladowani i Zapomniani. Dlaczego ten raport powstał? Ten raport jest raportem cyklicznym. On powstaje co 2 lata. Polega na tym, że staramy się monitorować sytuację chrześcijan na świecie. Sytuację, która no niestety często przez świat jest zapomniana. Dlatego co 2 lata badamy, jak to wygląda, jak wygląda ten wzrost prześladowań chrześcijan, bo ciągle niestety mówimy o wzroście. W naszej części świata słyszymy powątpiewanie, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową na świecie? No niestety, dlatego w tym raporcie, w tytule tego raportu jest prześladowani i zapomniani znak zapytania, bo to, że chrześcijanie są prześladowani, to mówią po prostu liczby, a że zapomniani, to mówią fakty, między innymi to, że w Europie milczy się na ten temat, że nie chce się mówić na ten temat, że na świecie chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią. A czy możemy powiedzieć, że prześladowania chrześcijan się nasilają, jeśli porównamy te 2 lata, które obejmuje raport? No niestety liczby są tutaj bezwzględne. W 2020 roku, gdy była ostatnia edycja raportu, mówiliśmy o 145 krajach, w których jest mowa o dyskryminacji lub prześladowaniu chrześcijan. Teraz niestety to są 153 kraje. W 75% badanych krajach lub prześladowania chrześcijan, więc liczby tutaj są bezwzględne. Niestety, co jest najgorsze, świat o tym milczy. Zadaniem Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest pokazanie, że za tymi liczbami, za liczbą kraju, za tymi procentami kryją się bardzo konkretne historie chrześcijan, którzy na świecie są najbardziej prześladowaną religią. Mówiąc wprost, w wielu miejscach świata można stracić życie właśnie dlatego, że jest się chrześcijaninem? Dokładnie. Ze względu na to, że jest się chrześcijaninem, traci się wszystko, a często właśnie też, jak pani redaktor mówi, życie. Choć zupełnie inaczej to wygląda we wszystkich regionach świata. To nie jest tak, że prześladowania mają jedną formę w Afryce, w Azji, na Bliskim Wschodzie. One wszędzie wyglądają inaczej. Cechą wspólną ich jest to, że no właśnie chrześcijanie tracą często majątek, są dyskryminowani z życia publicznego, bądź w wielu miejscach po prostu za to, że są chrześcijanami, są zabijani. A dlaczego druga część raportu to zapomniani? Chodzi właśnie o to milczenie? Chodzi przede wszystkim o to milczenie. Proszę zobaczyć, że tych sytuacji, o których mówimy, że jest dyskryminacja i prześladowania, jest na świecie rocznie kilkaset, skoro to są tak olbrzymie liczby, skoro to jest tak ogromna liczba krajów, bo przypomnę, że to 153 kraje, o których mówimy, że dyskryminacja i prześladowania. Skoro w samej Nigerii zginęło w ciągu ostatniego roku przeszło 7 tysięcy, czego tak naprawdę my o tym nie wiemy. Mamy takie doświadczenie właśnie nie tylko z prezentacji tego raportu, ale ogólnie z naszej pracy stowarzyszenia. Gdy mówimy o projektach w tych krajach, w których chrześcijanie są dyskryminowani i prześladowani, ludzie bardzo często mówią, że nie wiedzieliśmy, dlaczego nam się o tym nie mówi. Więc dlatego na końcu tego tytułu jest znak zapytania. Czy chrześcijanie są zapomniani? Tak, są, ale czy my na to pozwolimy? Czy my pozwolimy na to, żeby właśnie tych historii nie wspominać? Tych historii, które często są historiami młodych kobiet, często są historiami dzieci, często są historiami całych rodzin, które giną mordowane w kościołach w czasie ataków terrorystycznych. Przypomnę, że tylko w ciągu ostatniego roku w samej Nigerii przeszło 7600 osób. O ilu osobach mówiły media publiczne na świecie? Podejrzewam, że niewielki procent z tej jednej liczby, z tego jednego kraju. A jeśli mówimy o samej Afryce, to tam sytuacja pogorszyła się wszędzie. I z czym to jest związane, z tą liczbą bojówek dżihadystycznych? Jest to głównie w Afryce, jest to głównie związane z bojówkami niepaństwowymi, w tym bojówkami dżihadystów. Również olbrzymi wpływ miała na to pandemia. To może tak dziwnie zabrzmi, że pandemia miała wpływ na prześladowania chrześcijan w Afryce. Jednak ze względu na to, że wiele regionów świata było, w Afryce szczególnie, odciętych od świata, odciętych od pomocy, no bardzo mocno rozrosło się
panowanie tych wszystkich bojówek. Bardzo się one wzmocniły. Bardzo często, no, szukając winnych w tych różnych krajach, pierwszymi winnymi stawali się chrześcijanie za pandemię, za tą całą sytuację. Nie wiadomo skąd, ale tak po prostu się działo. Dlatego ci ludzie ze względu na odcięcie od świata przez pandemię, odcięcie od informacji, odcięcie od dostaw żywności, od żołnierzy, którzy w tych miejscach bronią pokoju, bronią bezpieczeństwa tych ludzi. Ci ludzie stali się, chrześcijanie stali się łatwym łupem tego rodzaju bojówek. Też trzeba pamiętać o tym, że na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Syrii, na dzień dzisiejszy wielu z państwa islamskiego, wielu dżihadystów musiało uciekać ze względu na to, że w Iraku teoretycznie wojna jest zakończona, w Syrii jeszcze w jakiejś części kraju toczy się ta wojna. Wielu z tych, którzy tam doprowadzili do tej sąsiedztwa, do Afryki, wszystkich zrabowanych dóbr kultury, mając pieniądze z okradzenia, że tak powiem, tych wszystkich rodzin, milionów rodzin chrześcijańskich, które mieszkały na tych terenach. Dzisiaj ci ludzie z tymi pieniędzmi przenieśli się do Afryki. Tam zaczęli organizować na nowo swoje bojówki i tam na nowo, przy milczeniu świata, bo świat bardzo często w Afryce milczy, co jest bardzo takie smutną ciekawostką, może tak. No wiele krajów w Afryce europejskich lubi milczeć, ponieważ często są dogadani ze skorumpowanymi rządami, które prowadzą ciągle, czy pozwalają ciągle na wyzysk tych krajów. Więc no, chrześcijanie i ich prześladowania wobec biznesu, wobec pieniędzy, olbrzymich pieniędzy, no, schodzą na daleko dalszy plan. Więc Afryka dzisiaj stała się tym głównym miejscem bardzo brutalnych prześladowań. W krajach przecież Nigerii mieszka ponad 50% chrześcijan. Kraj, który można powiedzieć w ponad połowie jest chrześcijański, dzisiaj stał się miejscem, głównym miejscem w Afryce prześladowań chrześcijan. Ze względu na to, że tam przeniosło się i wzmocniło się wiele grup bojowników niepaństwowych, grup dżihadystycznych, które bardzo brutalnie chcą jakby wyrugować chrześcijan z ich ziem. Ziem, które bardzo często kryją bardzo konkretne też złoża naturalne, jakieś tam bogactwa. I no, może to milczenie świata też jest w jakiś sposób celowe, bo przecież tak naprawdę za tym stoją ogromne pieniądze. Ciężko jest mi powiedzieć, czy taka jest prawda. Prawdą jest to, że w tych krajach właśnie wzrasta liczba prześladowań chrześcijan. A jeśli chodzi o Azję, to tam często te ograniczenia dotyczące chrześcijan, ta dyskryminacja ma charakter państwowy, urzędowy? Tak, to Azja znowuż przedstawia inną formę prześladowań chrześcijan niż Afryka. To, tak jak mówi pani redaktor, to w Chinach, w Korei Północnej to jest przede wszystkim autorytaryzm państwowy. To jest śledzenie chrześcijan, to jest zamykanie ich do więzień, gdyż oni nie wyznają państwa, co jest to nacjonalizm religijny. Wszystko to jest jakby motorem pogłębiającego się ucisku i rosnącej liczby tych brutalnych ataków w Azji. Bardzo często niestety z tych krajów, gdzie panuje ten autorytaryzm państwowy, jak Chiny czy Korea Północna, niestety nie mamy pełnych raportów, nie mamy pełnej informacji na ten temat, co dokładnie tam się dzieje, na temat tego, ilu chrześcijan jest zamykanych w więzieniach, ile rodzin jest pozbawionych majątków, ile ludzi jest zwyczajnie zabijanych ze względu na wyznawaną wiarę. Rośnie też cały aparat jakby śledzenia chrześcijan. Staje się to coraz nowocześniejsze, coraz dokładniejsze. No a w skutku, w jakimś takim ostatecznym rozrachunku, ta liczba chrześcijan, wiemy, że rośnie, choć ciężko jest nam powiedzieć, jak ogromna jest to liczba ludzi, którzy właśnie ze względu na wiarę w krajach azjatyckich, tych, o których wspomniałem, chrześcijanie są prześladowani. I już na koniec zapytam, bo w raporcie mamy konkretnych ludzi i ich historię, ich imiona. To dlatego, że liczby często nie robią już na nas wrażenia? Liczby są suche? My przywykliśmy do smutnych liczb. Wystarczy włączyć jakieś wiadomości, padają liczby, ile ofiar, ile ludzi zginęło, ile ofiar danej wojny, jakiegoś ataku. W tym raporcie dlatego jest dla nas też tak bardzo ważne i w pracy naszego stowarzyszenia, żeby
podawać, opowiadać bardzo, bardzo konkretne historie. Historię młodej dziewczyny z Pakistanu, 14-latki, która została porwana, została sprzedana, zmuszona do ślubu ze starszym muzułmaninem. Oczywiście cała historia też zmiany jej wieku. Olbrzymia tragedia całej rodziny, która, gdy się udało tą dziewczynę uratować, musiała opuszczać Pakistan. My bardzo często, mówiąc o liczbach, wzrostach tych liczb ze 145 krajów do 153, myślimy dużo. Ale za każdą z tych liczb stoi bardzo konkretny człowiek. Stoją takie rodziny, jak my mamy. Stoją dzieci, które bez względu na to, czy to jest Afryka, czy jest to Azja, czy jest to Bliski Wschód, są po prostu dziećmi, a które ze względu na wiarę stają się ofiarami. My chcemy mówić o ich imionach, my chcemy mówić o ich, żeby te liczby nie były, nie sprzedniały nam, ale żebyśmy zobaczyli konkretnego człowieka, który ze względu na wiarę w Chrystusa cierpi czy traci życie. Zachęcam Państwa do tego, aby ten raport przeczytać, raport Prześladowani i Zapomniani. Ksiądz Paweł Antosiak z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. 7:09. Twój początek dnia.